powiedzieć, że nie. W przeddzień obchodów Dnia Edukacji Narodowej, zgodnie z wieloletnią tradycją, w sali widowiskowej ratusza władze miasta, powiatu oraz Legionowskiego Centrum Szkolenia Policji nagrodzili najlepszych w danym roku pedagogów pracujących w podległych im placówkach. I jako pierwsza nagrody swoim podwładnym wręczyła inspektor Anna Rosół, komendant CSP. Co roku około 10 tysięcy słuchaczy, uczniów naszej placówki zostaje jej absolwentami w różnego rodzaju przygotowaniach zawodowych, które pozwalają nam później dobrze realizować zadania służbowe. Ale oczywiście w takim dniu i w takich okolicznościach nie wolno nam zapominać o tym, jak miłe i sympatyczne i pożyteczne jest wspólne przekazywanie sobie dobrych praktyk, doświadczeń w obszarze bezpieczeństwa, porządku publicznego. Bo trzeba pamiętać o tym, że instruktorzy z centrum minimum kilkadziesiąt razy w roku spotykają się zarówno z nauczycielami, jak i wychowankami legionowskich szkół i przedszkoli, przekazując im wiedzę z zakresu bezpieczeństwa. Współpraca oraz integracja cywilnych i mundurowych środowisk oświatowych nie ogranicza się więc tylko do corocznych gal z okazji Dnia Nauczyciela. Mówił o tym starosta Robert Wróbel, który podkreślał, że nauczyciele nie mogą się zamykać w swoich klasach. Powinni być za to jak najbardziej otwarci na nowe rozwiązania i wyzwania. To nauczanie to nie jest czyste przekazanie wiedzy, to jest wprowadzenie w cały świat nie tylko wiedzy, ale i kontekstów, którego nauczyciele dokonują. Internet, dostępność do informacji powoduje, że każdą informację możemy pozyskać natychmiast niemalże i w dowolny sposób, w dowolnej chwili, co nie znaczy, że potrafimy ją wykorzystać, co nie znaczy, że potrafimy ją umieścić w odpowiednim kontekście, co nie znaczy, że potrafimy ją zrozumieć. I to dzisiejsze wyzwania stojące przed nauczycielami są zupełnie inne niż były kiedyś. Ale wyzwań nie mogą też unikać organy prowadzące. Ich zadaniem jest bowiem doprowadzenie do tego, aby podległe im placówki oświatowe nadążały za szybko zmieniającą się rzeczywistością. Jak przekonuje starosta, powiatowi to się udaje. Organizujemy nie tylko tę naukę związaną z normalnym funkcjonowaniem szkoły, ale pozyskujemy środki zewnętrzne również dzięki aktywności poszczególnych nauczycieli, poszczególnych szkół. To są znaczne kwoty już idące w miliony złotych. Również wspólnie decydujemy jako Rada Powiatu, ale również w porozumieniu z dyrekcją poszczególnych placówek o kolejnych inwestycjach. A tych inwestycji było naprawdę sporo i 2015 rok, chociaż może nieładnie mówić w tym miejscu o rekordach, był rekordowy. Powiat legionowski wśród wszystkich powiatów ziemskich zajął bowiem czwarte miejsce w kraju, jeśli idzie o wydatki na oświatę. W 2015 roku na ten cel przekazano prawie 6 milionów złotych. Ogromnymi nakładami finansowymi na szkolnictwo może się też pochwalić Legionowo. Lista ubiegłorocznych oświatowych osiągnięć miasta jest zresztą dużo dłuższa. Ja ten rok w edukacji w Legionowie uznaję za bardzo udany, ponieważ nasze szkoły osiągnęły wysokie zewnętrzne wyniki. Wdrożyliśmy kilka fajnych, nowoczesnych programów opartych o nowoczesne technologie. To między innymi dzięki temu, że uruchomiliśmy w naszych placówkach, w każdej naszej placówce, taką nowoczesną pracownię komputerową. W tej chwili doposażamy te pracownie jeszcze o takie telewizory interaktywne, które będą służyły w trakcie lekcji. Trzeba też podkreślić, że Legionowo jako jeden z niewielu samorządów już po raz czwarty otrzymało tytuł lidera edukacji. Biorąc więc pod uwagę wszystko to, co zostało powiedziane, możemy być spokojni, wiedząc o tym, że niezależnie od stopnia edukacji, nasze dzieci będą w dobrych rękach. Wielkie brawa dla nadal pozostałych nauczycieli.